Samsung wysłał nam do recenzji słuchawki Samsung Galaxy Buds 2, ale nie chcieliśmy robić tysięcznej recenzji, która będzie nudna i powie, że słuchawki fajne, bo są drogie i tyle. Więc zrobimy takie porównanie słuchawek Samsunga, bo się okazało, że zalegają nam troszeczkę Samsungi Galaxy Buds pierwszej generacji, Samsungi Galaxy Buds Live oraz właśnie dostaliśmy teraz te nowe, więc sobie tak porównamy. Które warto kupić w 2021 roku, które lepiej kupić, które tańsze, które droższe i dlaczego. Więc zapraszamy. I ten film podzielimy na takie trzy segmenty. W każdym omówimy jedne słuchawki po to, żebyście wiedzieli, które warto kupić, za które warto zapłacić, a za które mniej. Bo one, wbrew pozorom, dosyć mocno między sobą się różnią, nie tylko ceną. No i żeby nie było, że mamy tutaj wszystkie słuchawki po prostu Samsunga, jakie wyszły, nie. Mamy trzy modele, a w dwa lata Samsung wydał chyba 5 par słuchawek, więc widać, ta firma się w tańcu nie pierdoli. Chyba tylko więcej słuchawek wydał od nich Huawei, gdzie już sam też zaczynam się gubić po prostu w tych modelach, ale nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynamy od tych pierwszych Samsungów Galaxy Buds 1. Można powiedzieć podstawowych. No i te słuchawki na początku wydawały mi się drogie, za drogie, bo kosztowały 650 zł, ale teraz można je kupić za 330 zł, a niekiedy są takie promocje, że kosztują 300 zł albo nawet troszeczkę mniej. No i już moim zdaniem taka cena za te słuchawki jest jak najbardziej adekwatna. I dlaczego tak sądzę? Bo to są tak po prostu bardzo dobre słuchawki. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę niezłą jakością dźwięku. Mamy tutaj też do czynienia ze średnią jakością mikrofonów. Trzeba to sobie od razu powiedzieć, ale generalnie naprawdę nie jest źle. No i fajne jest też, że te słuchawki praktycznie nie mogą wypaść nam z uszu, bo mamy tutaj oczywiście wymienne gumki, jak w każdych tego typu słuchawkach, ale tutaj mam jeszcze taki motylek, który ma nam zahaczać o wewnętrzną część ucha i po prostu nie ma opcji, żeby nam to wypadło. Bardzo mądrze pomyślane, bardzo wygodne słuchawki. Jeżeli chodzi o wady, to nie mamy tutaj ANC, więc jeżeli dużo jeździcie komunikacją miejską, dużo latacie, no to niestety nie są to słuchawki dla Was, bo nie będziecie mogli odciąć się od otoczenia. Ale w tych tanich słuchawkach to chyba tylko Huawei FreeBuds 4 i któreś Jabry mają te technologie, więc można powiedzieć, że to jest w sumie standard. Mamy za to tryb przezroczystości, w którym właśnie te dźwięki są tak wzmacniane, ale nie jest on przyjemny, bo dźwięk wtedy staje się taki metaliczny, troszeczkę nienaturalny, więc go nie lubię. I jeżeli macie 300 zł, jeżeli je dorwiecie poniżej 300 zł, to moim zdaniem jak najbardziej warto je kupić. Za więcej, tak bym się jeszcze zastanawiał, ale jak dorwiecie dobrą promkę, to brać, nie zastanawiać się. No i żegnamy się z tymi słuchawkami, są już zamknięte. Teraz przechodzimy do drugiego modelu, czyli Samsung Galaxy Buds Live, znanego także jako fasolki. Mieliśmy go okazję rok temu sprawdzać, na chyba pierwszej po covidowej konferencji w ogóle, bo długo konferencji nie było, a Samsung zdecydował się zrobić właśnie. I wtedy korzystałem z tych słuchawek i powiedziałem, że są po prostu kiepskie, bo są niewygodne, ANC nie działa, mimo że miało działać. Jakość dźwięku była taka sobie. I powiem Wam, że trochę moje zdanie na ich temat się zmieniło, a trochę nie i już tłumaczę dlaczego. To, co mi się nie podobało w tych słuchawkach najbardziej, to była cena, bo one kosztowały 850 zł i Samsung mówił, że to warto i fajnie, i kupujcie, ale nie. I najlepszym tego dowodem jest fakt, że one teraz kosztują nie 850, tylko 350 zł, a czasami to są w ogóle promocje, że są jeszcze tańsze, więc te słuchawki po prostu nie były warte swojej ceny. I narzekałem też na jakość dźwięku, która była słaba, ale teraz jest trochę lepsza, bo poprawiły ją na szczęście aktualizacje. Tylko pamiętajmy o tym, że nie wszystko da się naprawić aktualizacjami, bo na przykład to są słuchawki douszne, a nie dokanałowe. Nie mamy tutaj żadnej gumki, nie mamy żadnego silikonu, więc co za tym idzie, te słuchawki dobrze nie wygłuszają i mimo, że Samsung chwalił się rok temu, że tutaj to mamy ANC, że to wszystko działa, a ja odpalałem te ANC i słyszałem wszystko dookoła. I tego niestety aktualizacją nie da się w żaden sposób wymusić, no bo po prostu fizyki nie da się oszukać. I to się nie zmieniło, więc te słuchawki nie mają ANC, mają trochę lepszą jakość dźwięku niż miały i są po prostu też niewygodne, no bo gumka jednak powoduje nie tylko to, że jest wygłuszenie, ale też to, że słuchawka lepiej się trzyma. A tutaj mamy do czynienia tylko z twardym, nieprzyjemnym plastikiem, no i nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić.
No i już tak kończąc o tych słuchawkach, to warto powiedzieć, że mamy tutaj aplikację i na Androida, mamy też na iOS-a, więc dobrze działają z iPhone'ami. Tylko tak naprawdę dla kogo są te słuchawki? Bo jeżeli ktoś nie lubi dokanałowych, no to okej, może je kupić. Jeżeli ktoś celowo nie chce się odcinać od otoczenia, a mieć spoko jakość dźwięku, no to też może je kupić. Ale podejrzewam, że większości osób się one tak po prostu nie spodobają, mimo tej ceny, która znacząco spadła. No to teraz przechodzimy do gwiazdy wieczoru, czyli do Budsów 2. I już teraz w sumie mogę Wam powiedzieć, że to bardzo dobre słuchawki, ale ich w tym momencie nie kupujcie, no bo one kosztują w preorderze 650 zł. I w preorderze to znaczy, że te słuchawki nie miały premiery, a już sklepy robią promocje na preordery, na sprzęt, który jeszcze nie istnieje tak naprawdę, więc w preorderach już kosztują czasami 590 zł, mimo że Samsung mówi, że powinny 650. I jak dla mnie to jest oznaka tego, że one faktycznie będą szybko tanieć i osiągną pułap 500 albo i 400 zł. No jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to jest naprawdę super, bo mamy tutaj dwa osobne głośniki, które naprawdę zapewniają fenomenalną jakość dźwięku. Mamy tutaj ANC, mamy naturalny tryb przeźroczystości, więc można i się odciąć, można wzmocnić dźwięki, można fajnie posłuchać muzyki generalnie, nie da się tutaj na nic narzekać. Jeżeli chodzi o wygodę, one są bardzo wygodne, one świetnie leżą w uchu, fajnie, że są mniejsze od tych Budsów 1, i mimo to nie wypadają z ucha. One są lekkie, one są naprawdę przyjemne w korzystaniu, zupełnie inaczej niż te fasolki, o których przed chwilą mówiliśmy. I wspominaliśmy, że w pierwszych Budsach są takie motylki, które przytrzymują dodatkowo te słuchawki. Tutaj tego nie ma, a mimo to te słuchawki bez problemu się trzymają i są naprawdę wygodne. I trochę jaja się robią z aplikacją do iOS-a, bo ona była, później została usunięta, teraz generalnie to jej nie ma. I generalnie z iPhone'em, z iPadem można bez problemu korzystać z tych słuchawek, gesty i tak dalej są obsługiwane, ale nie można wtedy tych słuchawek na przykład zaktualizować, a już pojawiała się jedna aktualizacja, która dodawała to, że jak wyjmujemy słuchawkę z ucha, to po prostu jest zatrzymywana muzyka, więc jeżeli miałeś w domu tylko sprzęty Apple'a, no to nie mogłeś dostać dodatkowej funkcji, która została właśnie dodana przez aktualizację. Musiałeś na siłę podpiąć gdzieś te słuchawki do Androida, zaktualizować się i dopiero wtedy korzystać z tej funkcji na swoim iPhone'ie. I w tym momencie warto powiedzieć także o słuchawkach Buds Pro, których tutaj nie mamy i które potaniały z 1000 do 650 zł, więc są w cenie tych słuchawek. No i które są lepsze? No, Budsy Pro mają lepszy dźwięk, generalnie są naj i w ogóle mają być super, ale one mają małą tendencję do wypadania z uszu, więc mimo że na papierze są lepsze, to moim zdaniem lepszymi słuchawkami są Budsy 2. Więc jeżeli chcecie teraz kupić właśnie słuchawki za 650 zł, to bym wybierał te słuchawki, model 2, a nie model Pro, a najlepiej to bym poczekał jeszcze parę miesięcy, bo jak widać po tych i po tych, słuchawki Samsunga mają tendencję do szybkiego tanienia, więc podejrzewam, że za kilka miesięcy te słuchawki też będą kosztować 500 albo nawet 400 zł. No i już tak podsumowując, znowu mi ktoś napisze, że te filmiki można w minutę robić i samo podsumowanie dawać, ale niech będzie. Samsung Galaxy Buds. Fajne, jeżeli je kupicie za mniej niż 300 zł albo 300 zł i z poważnych wad to nie mają ANC i tryb przeźroczystości jest kiepski, ale są bardzo wygodne. Budsy Live. Generalnie no nie polecam ich kupna, chyba że ktoś bardzo nie lubi słuchawek dokanałowych i nie chce się odcinać także od otoczenia. Generalnie one wydają mi się troszeczkę niewygodne, przeszkadza mi, że to ANC praktycznie nie działa. Fajnie, że udało się poprawić jakość dźwięku, ale jak dla mnie to nadal nie jest to. No i mamy Galaxy Buds 2, gdzie mamy lepsze ANC, mamy lepszą jakość dźwięku, one są także bardzo wygodne, kosztują niestety dosyć sporo obecnie, bo około 650-600 zł, ale jest możliwe, że za kilka miesięcy potanieją i wtedy będzie można kupić je znacznie taniej, co polecam zrobić. I możecie zastanawiać się w tym momencie, że Dawid, ale czemu nie mówisz, ile te słuchawki wytrzymują? Bo ja nawet jak robię recenzję słuchawek, to ja nie jestem w stanie sprawdzić, ile one dokładnie wytrzymują, bo musiałbym chodzić wszędzie ze stoperem. Bo tak naprawdę, jeżeli testujemy słuchawki, czy to LG, Huawei, czy teraz Samsunga, to nie jest ważne, czy one grają na jednym ładowaniu 5, 6 czy 380 godzin, bo nikt tak długo, albo prawie nikt, przepraszam, bo zaraz się znajdzie ta jedna osoba w komentarzach, prawie nikt tak długo bez przerwy nie słucha muzyki i po prostu tego nie potrzebuje, więc my też tego nie zauważamy. Każde
z tych słuchawek mają etui ładujące, więc kiedy z nich nie korzystamy, nie wkładamy ich do kieszeni, tylko odkładamy do etui, no i wtedy te słuchawki nam się ładują, ta energia się uzupełnia, więc dlatego o tym po prostu nie mówimy, uznajemy to za trochę zbędne. No i z kolejnych takich rzeczy, które są nieistotne, ale warto o tym powiedzieć, to i te, i wszystkie słuchawki Samsunga mają ładowanie indukcyjne, oczywiście w standardzie QI, tym najbardziej standardowym standardzie ze wszystkich standardów, więc możecie je ładować na ładowarce bezprzewodowej, którą kupicie wszędzie, na przykład w IKEA za parę złotych, albo na Allegro, bo damy jakieś linki w opisie. No i tymi słuchawkami, niezależnie o których mówimy tak naprawdę, powinny zainteresować się głównie osoby, które mają już smartfon Samsunga, bo Samsung ma taki własny kodek, więc tak, te słuchawki działają i z iPhone'ami, i z innymi Androidami, ale z Samsungiem pokazują pełen potencjał, więc jeżeli macie smartfon Samsunga, no to może warto pomyśleć o rozszerzeniu tego ekosystemu, chociaż to jest trochę wielkie słowo w tym przypadku. No i już tak zupełnie kończąc, to jeszcze warto dopowiedzieć, że mamy tutaj odporność na zachlapanie taką IPX2, czyli raczej proszę z nimi się nie kąpać, ale wyjść w deszczu i tańczyć na nim nago w słuchawkach już można. I to było tak naprawdę wszystko, co mieliśmy dzisiaj do powiedzenia o tych słuchawkach, jeżeli chcecie kupić te, bo macie do wydania 300 zł, albo chcecie już kupić te, bo jesteście zamożnymi ludźmi i macie już 600 zł, albo te, bo coś jest z Wami nie tak, no to możecie kupić je na Allegro i odpowiednie linki oczywiście znajdują się w opisie tego filmu, a Wam jeszcze zostawiam komentarze, one są do Waszej dyspozycji i napiszcie, które Waszym zdaniem z tych słuchawek są najbardziej opłacalne, które warto kupić, których nie warto. I co? Widzimy się niebawem w kolejnych filmach, a poza tym subskrypcja, dzwoneczek i tyle. To cześć.